Dzień dobry w moim studiu. Damian Falkowski, organizator maluchowych mistrzostw. Dzień dobry. Damian, powiedz, czym są maluchowe mistrzostwa? E, maluchowe mistrzostwa to cykl imprez dla najmłodszych płotczan. Próbujemy tutaj zarazić sportem, zabawą poprzez aktywność fizyczną przedszkolaki. Tym razem zwróciliśmy się do najstarszych grup przedszkolnych, czyli dzieci w wieku 5-6 lat, z pomysłem organizacji wydarzenia, podczas którego będą mogły troszeczkę porywalizować sportowo i przekonać się, że ten sport to nic strasznego i że fajnie się nim bawić. A skąd w ogóle ten pomysł? Dlaczego akurat przedszkolaki? Wiesz co, ja sam mam córeczkę w wieku akurat żłobkowym, także my to, to taki pierwszy, pierwszy powiedzmy zalążek w ogóle do tego pomysłu. Natomiast często odbierając ją ze żłobka widzę dużo, bardzo dużo dzieci, które nie mają prawie w ogóle aktywności fizycznej. Czyli jest to albo ze żłobka idziemy do samochodu, wsiadamy w samochód, jedziemy gdzieś Samochodem albo wsiada dziecko do wózka, dostaje telefon do ręki i, i ten spacer z rodzicami odbywa powiedzmy w wózku. Tak samo poruszając się po ulicach Płocka, bo, bo my staramy się też poprzez zalecenia lekarza te, codziennie te 40 minut na spacerze spędzić. Widzimy bardzo dużo dzieci, które właśnie w, w ten sposób odbywają wszystkie, wszystkie spacery, praktycznie do minimum ograniczając jakąkolwiek większą aktywność ruchową. To drugi powód. Trzeci powód to to, że wpadły mi w ręce badania organizacji pozarządowych, które zajmują się sportem oraz Ministerstwa Sportu. Gdzie jako Polacy dostaliśmy taką ładną czerwoną dwójkę, i to praktycznie wszystkie grupy wiekowe, które, które obejmowało to badanie. Po prostu jasno wynika z niego, że jako naród ruszamy się za mało, mamy za mało tej takiej, powiedzmy, spontanicznej aktywności ruchowej, czyli nawet zwykłego prostego spaceru, prostego wyjścia na rower, na hulajnogę, jakiejkolwiek aktywności fizycznej i przez to później, w, w późniejszych etapach życia, cierpimy tak, na różne choroby cywilizacyjne, które też no, stały się takim znakiem czasów troszeczkę w ostatnim czasie. No tak, a zaszczepiając bakcyla aktywności fizycznej u maluchów, to jest szansa na to, że i w dalszych latach. Będą tę aktywność stosować. Mamy już za sobą maluchowe mistrzostwa, bo ostatnie rozgrywki, jeżeli możemy tak to nazwać, odbyły się 22 marca. Powiedz, jak to wyglądało? Jak, czy to było na, zas na zasadzie właśnie rywalizacji sportowej, czy jakiejś bardziej atrakcji dla dzieci? E, tak, mieliśmy trzy terminy takich naszych, powiedzmy, że zawodów, bo, bo staraliśmy się delikatne elementy rywalizacji, między dziećmi wprowadzić, czyli rywalizacje w rzędach, ewentualnie niektóre rzeczy wykonywane z delikatnym, powiedzmy pod delikatną presją czasu, żeby też dzieciaki poznały tego smaczka tej rywalizacji, bo wiadomo, że jak sport to, to rywalizacja. Natomiast każdy z eventów składał się z czterech stacji, na których ćwiczyliśmy różne elementy sportowe, dzięki współpracy ze Sportowym Płockiem ze stowarzyszeniem mieliśmy strefę, gdzie dzieci poznawały tajniki boksu, kickboxingu, czyli tych sportów uderzanych. Dzięki współpracy z Master Kids mieliśmy strefę piłki nożnej i dzięki współpracy z Football Gangiem, który był partnerem merytorycznym naszego całego, całego cyklu maluchowych mistrzostw, mieliśmy dwie strefy, gdzie ćwiczyliśmy ogólną sprawność, czyli skoki przez przeszkody, były żabki, były wyścigi rzędów, tak jak już wspominałem. Były równoważnie, ćwiczyliśmy koordynację ruchową ogólną, równowagę, także każda, każda z grup przedszkolnych, bo, bo gościliśmy na jednej turze cztery takie grupy przedszkolne, liczące każda około 25 dzieci, czyli łącznie podczas jednej tury gościliśmy u siebie, u siebie na balonie Wisły mm. Płock setkę dzieciaków ćwiczyła na każdej z tych stref przez określoną ilość czasu I, i, i tutaj mieliśmy tą strefę powiedzmy sportową tak zagospodarowaną. Mieliśmy również partnerów, którzy pomagali nam od tej strony powiedzmy zabawowej, bo i malowaliśmy buźki i były kolorowanki dla dzieci. Wiadomo, że Ciężko jest przez półtorej godziny każde dziecko zainteresować tym sportem. Tak, Trzymać ich zainteresowanie. Powiem w tym szczerze, roku. że byliśmy w szoku i nawet mi osobiście było troszeczkę po pierwszym dniu... Ee, Mówiąc kolokwialnie, głupio, przed tymi partnerami, których zaprosiliśmy, tych, tymi takimi zabawowymi, mhm. no bo te strefy świeciły pustkami. Naprawdę, dzieciaki Czy wpadły... Dzieciaki, wolały dzieciaki wskoczyły na taki poziom zaangażowania, że, e, że jestem pewny, że nawet panie przedszkolanki były w szoku, że, że aż tak to wyglądało. No bo po to przygotowywaliśmy te strefy zabaw, żeby być przygotowanym na to, że wiadomo, kogoś zaboli noga, ktoś się zmęczy, ktoś nie będzie chciał w ogóle na mhm. przykład spróbować, bo się wystraszy na przykład. Albo, no albo po prostu będzie miał słabszy dzień. No wiadomo, to wszystko są tylko dzieci, więc, więc oni też mają prawo do, do własnych różnych zachowań, więc przygotowaliśmy te strefy z myślą o tym. Natomiast cieszę się, bo tak naprawdę przez y, 3 dni 6 tur, tak bo, bo, bo bawiło się z nami blisko 600, y, 600 dzieci. Tak naprawdę tylko kilka osób skorzystało z, z tych aktywności w trakcie jakby zawodów sportowych. Natomiast te, te strefy zabaw cieszyły się dużą popularnością już po całych zawodach sportowych, gdzie można było usiąść, odpocząć, chwilę pokolorować czy, czy pomalować sobie buźkę. Świetnie to dobry prognostyk na przyszłość, jeżeli dzieciaki tak fajnie reagują na tego typu wydarzenia sportowe. Powiedz, jakie masz wnioski po tej pierwszej edycji? Przede wszystkim pierwszy wniosek to, że koniecznie trzeba to powtórzyć. Ja już zacząłem w sumie dwa dni po, po tej naszej ostatniej, ostatniej zabawie rozmowy z firmami, które nas wsparły o tym, czy chciałyby to robić ponownie. I cieszę się, że spotykamy się z, z miłym odzewem, tak z pozytywnym nastawieniem też i płockich firm i, i nie tylko, bo i, bo i samorządu województwa, żeby tutaj tą. tą Inicjatywę korzystać, kontynuować i, i wierzę, że, że uda nam się zrobić to, to kolejny raz. To, co na pewno też powtórzymy, to przygotowanie takich instrukcji dla, dla każdego dziecka, bo każde dziecko, które mm, ukończyło powiedzmy te nasze zawody sportowe, poza pamiątkową koszulką, medalem, dyplomem, otrzymywało też taką instrukcję, jak zachęcić rodzica do tego, żeby ćwiczył z nim w Super. domu. I, I już dostajemy też właśnie informacje od, od rodziców ze, ze zdjęciami tej, tej instrukcji, że, że dzieciaki wykonały swoje zadanie i zaczepiają tych rodziców o. O, o to, żeby tą aktywność też, też gdzieś tam kontynuować w domu, a, a to, jest, to jest bardzo ważne, bo, bo tak jak wspominaliśmy, no, dołujemy jako naród w tym, więc, więc fajnie, żeby dzieciaki łapały takiego bakcyla właśnie tej codziennej aktywności sportowej. Super, to może jeszcze pomyślicie nad edycją dla rodziców z dziećmi. Zobaczymy na pewno jest to wydarzenie, które, które można rozbudowywać i może ono fajnie pączkować mm -hmm. sobie też, też na boki na, na jakieś mniejsze mniejsze odłamy, ale bardzo mocno zależy mi na tym, żeby, żeby to wydarzenie wpisało się w, w taki kalendarz imprez sportowych w Płocku i co najmniej dwie edycje w ciągu roku takiego wydarzenia się odbywały. Odzywają się do nas też już troszeczkę inne miasta, tak, bo, bo gdzieś tam dzięki grupie ambasadorów, którą zgromadziliśmy wokół wydarzenia, bo myślę, że warto wspomnieć o tym, że z dzieciakami ćwiczył chociażby Fabian Hiszpański, czyli piłkarz piłkarskiej Wisły. Który też bardzo mocno zaangażował się w promocję wydarzenia, udostępniał nasze rolki na swoich social mediach. Zwróciliśmy uwagę też, też osób z innych miast, i, i mamy tutaj pozytywny feedback, że, że super wydarzenie i na pewno fajnie byłoby je zobaczyć też w innych miastach Polski. No super, może uda się zorganizować taką ogólnopolską olimpiadę maluchów? No gdzieś ten, gdzieś ten pomysł coraz bardziej mi e, w głowie kołacze i, i mam nadzieję, że m, krok po kroczku będziemy w tą stronę podążać. Trzymamy zatem kciuki, bo jednak ta aktywność sportowa u maluchów jest bardzo ważna, a jeżeli maluchy zachęcają rodziców, no to już macie bardzo duży sukces. Tak, liczę na, to, że, liczę na to, że to wydarzenie było takim też początkiem dla, dla wielu fajnych karier sportowych, no bo wiadomo, że e, im wcześniej dziecko zacznie jakąkolwiek aktywność ruchową, tym łatwiej mu później z z, z łapaniem bakcyla do, do innych dyscyplin, tak. Także mam nadzieję, że za że za parę lat w, w wywiadach wychowanków Wisły, czy to piłkarskiej, czy, czy tej szczypiorniakowej usłyszymy, że no było takie wydarzenie kiedyś, od którego zacząłem i, i wtedy będzie to największa satysfakcja, jaka chyba może być. Świetnie, trzymam za to bardzo duże kciuki i my oczywiście jako Petronius też deklarujemy wsparcie medialne przy każdej waszej tego typu imprezie. Dzięki i mam nadzieję, że do zobaczenia już na drugiej edycji. Oczywiście, ja jestem tego pewna. Dziękuję bardzo za rozmowę. W moim studiu gościł Damian Falkowski. Dziękuję bardzo.